Cześć, witajcie, z tej strony Wosia, to jest kolejny odcinek Skyrima. Słuchajcie, jedziemy naszym Rewiksem rozprawić się z tamtym w sensie z tym, z delfinem, porozmawiać tutaj. Nie mogę do Gajki, czyli no, czyli w sumie dobrze zrobiłem, bo pędzimy sobie tam, żeby żabić szmoka. Ja troszeczkę sobie podziałałem, w sensie zebrałem trochę materiału, pokupowałem parę rzeczy od Kowala, ulepszyłem trochę kowalstwa. Z kowalstwa jest na 21 poziomie, znaczy no jakby cyferkę 21. Więc mi się wydaje, że ok. Wilk, znaczy nie wilk, tylko ten, jak on się nazywa? Lis. O proszę. Litka! A Litka tam. Litka widzę, że nadarza tak. Srogo, muszę powiedzieć, sobie radzi. Tylko ja sobie odznaczę to, no bo w sumie nie mam tego w rogu. Woda. Woda, woda, nie wódka, nie piwo. God damn it. W każdym razie dajcie coś w komentarzach, czy wolicie filmy z kamerką, czy bez kamerki. No bo chyba. A ty, mordo, a ty kto to jesteś? Pogadamy? Fajną masz tarczę, zupu. Musisz się tak gapić? Choć chyba powinienem się cieszyć, że nie dostałem od razu po głowie. O ty kurwa. Jestem dotknięty. Gdyby nie ochrona Perit, już rok temu umarłbym na zarazę. Co? Wracam do wysokiej skały. Nasz pasterz się zatracił i niewykluczone, że gniew Perit dotknie każdego, kto przy nim trwa. Cash powie ci więcej. Ja chcę tylko wydostać się ze Skyrim tak szybko, jak to możliwe. Okej, odszukaj kaszę w kaplicy Peri. Okej, weźmy sobie trochę ostów. Skakuj na kunia. Pędźmy dalej. Czy ja w tym kierunku jadę w ogóle? Ja muszę. Tu muszę trochę odbić. Czyli to muszę jakby wzdłuż rzeki tu pojechać? Moja nawigacja jest. Wait. Nie, mogę jakoś tutaj tymi bagnami pewnie przejechać. No dobra, no to pójdźmy drogą. Po prostu i wzdłuż rzeki. Czy nie zabiję tak kozy? Szkoda. I tu muszę jechać, tak? Dobrze mi to pokazuje? Oczywiście! Perfekcyjnie. No perfekcyjnie. Litka, jesteś? Jesteś. Okej. Tu jest ta lokacja, którą żeśmy oczyścili z tych chyba, jak się nie mylę, Boże, nie najemników, nie wampirów, tylko nekromantów. O! Z nekromanckiej zarazy. Droga mnie ewidentnie prowadzi na drugą stronę rzeki. To jak droga tak prowadzi, to niechaj tak będzie, no. Jeszcze chyba za słabo levelowy jestem, żeby wyruszyć wprost na taką sytuację, jaką jest gigant. Bo nie ukrywam, że chętnie zajebać tego. A ty kto ty jesteś? Życie pełne przygód i pieśni. Idealnie do nas pasuje. Obserwuję i uwieczniam epicką walkę o Skyrim. Okej. Gdy bracia skrzyżują miecze, z pewnością znajdę inspirację do wspaniałej. To nie wątpię. Dla hojnych podróżnych? Oczywiście. Co chcesz usłyszeć? Znasz. Tylko rdzenni mieszkańcy cesarstwa to wybierają. Witam. Nałóżmy retoryki. Obawiam się, że nie. Ale jeśli naprawdę chcesz popracować nad swym językiem, spróbuj dostać się do Akademii Bardów w Samotni. Okej. Do następnego razu. Utwór ten opiewa niezłomnych obrońców Skyrim. Cesarstwo. No to mój lud. Bijemy za naszą młodość. Młyn zmiennych wód. Okej. Zajrzymy tu w wolnej chwili. Chciałem tu człowiek, chciałem powiedzieć. Ej mordo, gdzie ty idziesz? Tu kosa. W sumie mogłem zajebać parę kus. Czemużby nie?
nie strzelał? Jaki to bullshit jest. Smoczy język. Jaki to bullshit. Pierdole. Koniu! Czemu nie można przywołać konia? Po prostu tak, wiecie, przywołać, zagwizdać czy coś. Byłoby mega wygodne. Kurwa, kot szablozemny. O, ty szmato. Chodź tu. Kurwa, no nie wierzę. Jak oni sobie poradzili z nim? Jestem szalony. Mój konik i litka, to jaki wpierdzie nas puścili. Ja w tym wierzę, to było szalone po prostu. No dobra, to kontynuujmy. Podróż mi się. Nie trąba powietrzna, nie to. No sobie łuk na wszelki wypadek wybrał. No wiedziałem, że kurwa będą wilki. Ginie, kurwa. Giniesz? Gdzie jesteś kurwa następny? Ty patrz się napieprzać. Jak go dojechał? Koniu! Gdzie ty polazłeś? Mój koń jest mordercą. Kurwa, niedźwiedź. Chyba zajebmy go. Musimy przestrzec na dostanę rzeki? Oczywiście, że musimy. No to... Koniu? Teraz bym sobie przejść, co to jest. A to nad rzeką. Okej, ale co w tej chacie? Coś do zajmowania? Palenisko. Książeczka. To nic w ogniu, nic mi to nie daje, okej. Okay. Biur kufer uczyń, bardzo chętnie. Kurwa! No? A, damn it! No? I udało się. Kolejne duszy, mapa skarbu. Ta mapa skarbu mnie interesuje. To będzie co w księgach? Mapa skarbu 3. Okej, okay, czyli gdzieś musi być wersja 2 i wersja 1. Mów sobie oczy. Mech. Ktoś tu musiał... Opiekane pory. Pancerz skraba. Dobra. Gdzieś tu jest koń. Gdzieś tu jest niedźwiadek do ubicia. Słońce ty moje. Gdzie ty jesteś, niedźwiedziu? Dobra, jebać niedźwiedzia. Gdzieś tu jest delfina. Moja dupencja. Delfino. Och, delfino. Co to za mieścina? Gajkin. Ja jestem delfin. Czekaj. Coś jest nie tak. Nie. Nie chcesz tam iść. Smok atakuje. Właśnie, że chcę. Nie wiem. Jeszcze nie. Przeleciał nad miastem i wylądował na starym smoczym kurhanie. Nie wiem, co tam robi, ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. Żwawo, pośpiesz się. Może już jest za późno. Dobra, no chodźmy we trójkę.
Dobra, mam w tego cenę łuk. Powinno być dobrze. Co to w ogóle jest? Kopalnia. Tam też wpadnę! Słyszę. Na oczy Lorkana. Spójrz na tego wielkiego skurczybyka. Alduin. Zobaczmy, co zrobię. To ja mam się tu z Alduinem tutaj? No chyba... Jest jakaś śnieżyca, nic nie widać. Lidka tam biegnie. O kurde. Holy fucking shit. Dobrze, okazja do treningu zawsze mile widziana. Spokojnie. Czekaj, czekaj, mordo. Kłóż się, kłóż się. Ja się zdążę uleczyć. Dobra. Czekaj, ja miałem go tłuc tym. Mierzymy ostrzy. I pierdol. Łuk, poproszę. Łuk. Dobra. Dobra. No i pierdol. Przepraszam, smoku. No, a co ty myślałaś? Na Bogu w niebiosa. Spójrz na to. Ja... To prawda, czyż nie? Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. No brawo, mordo. Winna ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż? No tak wyszłoby, no. Winna ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż? Wal śmiało. Pytaj o co chcesz. Niczego nie będę ukrywać. Dobra. Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Ostrzy? Bardzo dawno temu Ostrza były zabójcami smoków. Służyliśmy smoczemu dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza smoczego dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. Dobra, 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 ale... Zupełnie nic. Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie tak samo jak ciebie. Mordo, ja już go widziałem raz, okej? Okay? I to nie było przyjemne. Naprawdę? Gdzie? No ciekawe. Ten sam smok? A niech to, poruszamy się po omacku. Musimy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Talmor. No właśnie. Dziś już nikt nie pamięta o naszym istnieniu. Byliśmy kiedyś znani w całym Tamriel jako obrońcy cesarskiej dynastii Septimów. Ale czasy te dawno minęły. Przez ostatnie 200 lat poszukiwaliśmy kolejnego smoczego dziecięcia, które moglibyśmy chronić i służyć mu radą, tak jak przysięgliśmy. Lecz nigdy no, nie udało nam się żadnego znaleźć. Bo może aż nie do było? Teraz. W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoków. Naszym najlepszym tropem jest Talmor.
Nawet jeśli nie jest w to zamieszany, dzięki niemu dowiemy się, kto pociąga za sznurki. No dobra, dobra. To nic pewnego, na razie. Ale przeczucie mówi mi, że nie może to być nikt inny. To nie wiem. Cesarstwo pojmało Ulfrika. Wojna w zasadzie miała się ku końcowi i nagle zaatakowały smoki. Ulfrik uciekł, a wojna rozgorzała na nowo. A teraz smoki atakują wszystko, co popadnie. Skyrim słabnie, cesarstwo również. Komu jeszcze poza Talmorem jest to na rękę? Smokom? Dobra. Gdyby udało nam się dostać do ambasady Talmoru, to centrum ich działań w Skyrim. Problem w tym, że to miejsce strzeżone jest lepiej niż sakiewka skąpca. Zaraz wracam. Mogłabym nauczyć się od nich kilku rzeczy na temat paranoi. Ja was przeproszowywuję, telefony, ale jedźmy dalej. Talmor, jeszcze tak, Talmor, Talmor. Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko sobie poukładać. Spotkajmy się w Rzecznej Puszczy. Jeśli nie wrócę, zanim tam dotrzesz, poczekaj na mnie. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Okej. Miej oko na niebo. Będzie tylko gorzej. Świetnie. Dobra, klucz do tajnej drzwi. Delfin otwarty. Wciąż tu jestem. No, nic nie mogę. Ruszajmy tego. Więc. Spotka się z delfinem. No nie, jeszcze nie, mordo, bo ja chcę się dostać i oddać róg Jurgena, bo ja ten róg Jurgena chyba posiadam, nie? Róg. Tak. Ale my to zrobimy, słuchajcie, fast travelem. Bo jesteśmy daleko Wichrowego Tronu w sumie. Tak. Wysoki Hrodgar. Zapraszamy. O Boże, jaki on jest brzydki. Falmero. O Jezus Maria. Koń też tu przyszedł? Też tu przyszedł mój konik. Czy tu coś będzie? Zapasy klimka. Dobra. Panie Wysoki Hrodgar, panie... Jak oni mieli? Mnisi jacyś. Tylko gdzie ty kurwa jesteś, mordo? O. Ha! Udało ci się odzyskać róg Jurgena Wiatrowładnego. No. Dobra robota. Udało ci się przejść wszystkie próby. No, trudno to nie było. Ze mną. Czas formalnie ogłosić się smoczym dziecięciem. Okej, okay, a ty coś masz tutaj, co mogę podjebać? Smoczy język. A to co ja mam teraz zrobić? Siema. Czas nauczyć się ostatniego słowa nieugiętej siły. Dach. Co znaczy pchać. Dach. Nieugięta siła, tak? Okej, okay, ja sobie to zaznaczę. Po co ja wziąłem kupi? Jaki jestem dzban? Mordo, jakiegoś słowa się nauczyłem. Litka! Jeśli trzem połączonym słowom, krzyk będzie znacznie silniejszy. Korzystaj z niego mądrze. Nic wspólnego. Nauczcie teraz tam. Podnać sobie te animacje, takie wypełnienie, czegoś na przykład. Dobra, wysłuchaj powitania się w obrocie. Dobiegł końca, smocze dziecię. Chcemy z tobą porozmawiać. Okej. Okay. Stań między nami i przygotuj się. Mało kto jest w stanie wytrzymać nieokiełznany głos siwobrody. Ty jednak możesz. Ingra Crucis Sarant Strundul Hotnit Balan Klof Bran Nau. Okej. Na tum głowa Nilu Dovagin Nalsulej Dokan Nalsulej. Meisnu Izmir do Vahsebrom Daman Dar Rok. Do Vakinie, udało ci się zasmakować głosu siwobrody i wyjść ze spotkania bez szkoły. Wysoki Hrodgar stoi przed tobą otworem. Nie chciałem tego zrobić. Okej. Czy ja mogę coś z tym podjebać? Mogę. Czy ja coś mam... Niech niebiosa cię strzegą. O Jezu, ile mogę...
to tradycyjne powitanie smoczego dziecięcia, które przyjęło naszą naukę. Tymi samymi słowy powitaliśmy młodego Talosa, gdy przybył na wysoki Hrodgar, nim został cesarzem Tiberem Septimem. Okay. Czasem zapominam, że nie władasz smoczym narzeczem, tak jak my. Tłumaczenie brzmi mniej więcej tak. Długo korona burz czekała, by na godnej spocząć głowie. Swym oddechem powierzamy ją tobie w imieniu Kin, w imieniu Shora oraz w imieniu dawnej Atmory. Jesteś teraz Ismirem, smokiem północy. Wsłuchaj się, Ismirem. Okay. Oddychaj i skup się. Czyżby to było tylko tyle? No chyba, nie mam nic lepszego do roboty teraz. No nie ma. No dobra. Okej. Gdzie to jest? Nie, muszę wyjść na... Dobra, no nie mamy teraz w sumie nic lepszego, nic bardziej interesującego do roboty. Odszukaj cache. O Jezu, gdzie to w ogóle jest? Panie. Wichrowy tron. W sumie to teraz tak. Możemy cofnąć się do... do wichrowego, nie wichrowego tronu, tylko smoczej przystani. To też zrobimy, dlatego że tak, po pierwsze muszę wziąć hajs, po drugie muszę pogadać z nimi, ale najpierw to ja bym sobie zapisał grę. Później kuchwa jest problem. Dobra. Jesteś! Przychodzisz wysłuchać słowa Talosa! Nie przyszedł. Hej, uważaj! Tu podobno jest ta Redgardka, tak? Beduj. Nic nie zrobiłem. O, dziękuję. Hola! Jasne. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Muszę wyżywić głodną córkę, więc sprzedaż własnych wyrobów. Dość mam zmartwień ze zwykłymi. Co ten Bart Mikaelo mnie wygaduje? Sam się prosi o sztylet w Grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą, że opiełzna mnie niczym nord ujarzmiający dzikie zwierzę. Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. No zobaczymy. Zobaczymy, czekajcie, jak ja pozwolę. Okej. Nawet nie masz pojęcia. Oświadczała mi się połowa mężczyzn w białej grani. A mnie? Niektórzy nawet byli kawalerami. Nigdy tego nie zrozumieją. Żaden bukiet kwiatów, żadne słodkie słówka nie zmienią mojej decyzji. W tej chwili liczy się tylko moja córka Mila. Żaden mężczyzna nie stanie między mną by było, i córeczką. A co by było, gdyby Lila chciała mnie za swojego Pamiętaj, ojca? Codziennie świeże owoce i warzywa. Redgardka. Tęsknię za czasami, gdy siwowłosi i dziecięta wojny żyli ze sobą w zgodzie. Od początku wojny skaczemy sobie do gardy. Muszę poszukać tipów w necie, gdzie... To tu jakaś lekcja ciężka. A może opowiem ci o twoim przeznaczeniu i... Nie jestem zainteresowany. A tu jest kowalka. Siema. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Rozejrzyj się. Sprzedaż? Kilow, orkowa buława, strzały, orkowy łuk mrozu, to nie chcę nic takiego, a w stroju. Raczej wszystko takie, no trochę takie bym powiedział. No słabe bym zapowiedział. Czy ja mogę to się opierdolić? Sprzedać z zyskiem. Różne. Skóra kota szablu zębnego, skóra wilka. Oczywiście. Całkiem sporo.
Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. Pies hutniczy. O właśnie. Czy ja mam coś? Co ja mogę? Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Malachit, ojej. Czyli to tutaj mogę przetapić. Okej. Dobra. Okej. Pijany łowca, to ja na razie nie chcę. Wolfried, patron wielki. Muszę pogadać, poszukać gdzieś w necie tipów, gdzie ja mogę tą Redguardkę znaleźć. Bo to jest kanon dziecięta wojny. Bo to jest coś, co mnie naprawdę interesuje. Dobra. Spłaćmy. Zróbmy ten wysiłek pieniędzy za tamte wieże Valheimu. Nie podoba mi się, że wszyscy mną tu pomiatają. I miejmy to już ze sobą, bo może oni nam tylko jakieś stanie. Wiesz? Smok znowu za. Tak, tym razem w Gaikin byłem tam, zajebałem goście, mordo. Ja bym się udał. Gdzie kurwa będzie? Nie chcę też tego. Chcę. Gdzie jest Proventus? Czy ty masz coś? Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. To. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Jestem tanem tu w końcu. 100 złota. A teraz wybacz. Mam całe miasto. Zbliż się do Balgrufa, a zginie. Mam na ciebie oko. Illyred. Hej, uważaj! Przyda ci się odpoczynek. Pod chorągwianą klaczą mają wolne pokoje. Ja bym chciał wiedzieć. Nie zabiłem się. Jak przyjemnie. Czy on ma coś dla mnie do zrobienia? Siema. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Nic nie mam. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów. Nie, do Akademii Magów to ja dołączyć nie chcę. Generalnie to widzę, że gówno teraz robię. Ale. Mamy tutaj towarzyszy. I oni mają swoje leże tutaj. Ja się do nich dobijem. Czy ktoś tu jest? Nie ma. Okej. Pogadajmy z nimi, może oni mają coś dla nas do roboty. Bo to może być... Jowa skr... Skr... A ci znowu swoje? Kto? Walka. Nie przestawaj się ruszać. Zmęczysz go. Uważaj! Ktoś napieprza? Ginie na wach! Elf? Dobra! Niech prowadzi mnie na... Machaj dalej! Skior. Nie zwracaj na nich uwagi. Rozstrzygają drobne... Myślisz, że się nadajesz? Kto wie? Może jest dziś w dobrym humorze. Dobra, kodlaka. W porządku. Towar, farkas... Jest kodlak. Kurwa kodlak. To tylko draśnięcie. Bills, cure. Przyglądaj się uważnie, może się czegoś... Rządzi czym? Ja rządzę sobą, a ty rządzisz sobą. Jeśli chcesz do nas dołączyć, porozmawiaj z kodlakiem. Chyba dziękuję, kurwa jest. Nie ma nikogo. Podjebie tym, jeszcze będzie przypał. Litka! Coś tu. Hola! Niech cię dość. Może są z tej strony gdzieś. Nie wiem, kurde. O, tutaj. Jest, jest. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Skior. Nie pamiętam twojej twarzy. Mam cię na oku. Gdy cesarstwo poddało się aldemerskiemu dominium,
okryło hańbą nas wszystkich. Gdzie on kurwa jest? Tu w las? Co to jest w ogóle? To jest kuźnia. Rolu. Mam sporo stali do wykucia. Chwała bogom. Czy on ma coś interesującego? Orkowe strzały, topory. Nie? Kompletne. Rafinowane księżyckie kamień. Gówno. Z Kiorem to już gadałem. Do następnego razu. Jest kurwa kodlak. Pragniesz zostać towarzyszem? Słyszałam. Właśnie mnie wpuścili. Zamknij pizderia. Mój brat Wilkas jest lepszym rozmówcą ode mnie. Po co to robi? Powinien gdzieś tu być. Może jest tu nisko? Tyle mieszkalne. Nie wiem, ja chcę dołączyć do towarzyszy. Czego grom mi nie pozwala? Nie widziałem cię tu wcześniej. Mam rację? Czy my się znamy? Przepraszam, jeśli zapomniałem. Gdzie jest kodlak? Kodlak, kurwa, stary rowerze. Świeża krew. Ale ja wciąż jest kodlak, czuję w krwi. Siema. Obcy wkracza w nasze progi. Doprawdy. Pozwól noże na ciebie spojrzę. Tak, może. Pewien hart ducha. Mistrzu, jaką broń? Chyba nie myślisz poważnie o przyjęciu go. Nie jestem niczym mistrzem, Wilkas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w Jorvaskr. Dla tych, w których sercach płonie żar. Przepraszam, ale może nie czas na to. Nigdy nie słyszałem o tym przybyszu. Czasami przychodzą do nas ci sławni. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. I ich oręż. Ja się napieprzę. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, chłopcze? Możliwe. Oto Wilkas sprawdzi siłę twojego ramienia. Wilkas, zabierz go na dziedziniec i zobacz, co potrafi. Pierdol ci spuszczę. Okej. Okay. Spoczęto do broni. Okej, okay, co my tu mamy? Elfickie rzeczy! Dwemerski ten. Warto by było się tutaj z nimi dojebać. Myślę, że spuścimy w pierdol Wilkasowi. Ostrożnie! Co ten pośpiech? Spuścimy w pierdol Wilkasowi i skończymy odcinek. Akatosz jest bogiem czasu i najważniejszych 9 bóstw. Przedstawia się smoka. Kurwa, dzierżę po las. Staruszek kazał mi się tobą zająć, więc weźmy się do roboty. To miejsce dla wojowników. Spróbuj się na mnie zamachnąć parę razy. Sprawdzimy, w jakiej jesteś formie. Nie martw się, wytrzymam to. Co znowu? Daj Mira! Nieźle! Gdzie stąd żywcem? Nie. Wóz? Jak poleciał! Nieźle. Następnym razem nie będzie. Widzieliście tak to? Łatwo. Może ci się uda, ale na razie jesteś dla nas tylko szczeniakiem. Więc rób co każę. Oto mój miecz. Zanieś Eorlundowi do naostrzenia. Uważaj, ten oręż jest prawdopodobnie wart więcej niż ty. Ty głupia kurwo! Ostrożnie! Wiecie co? Będziemy te posyłki robić w następnym odcinku, więc jeśli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadnijcie na fanpage oraz na Instagrama i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa.